kalendarzu jesień, za oknem czas spadających liści, a w naszych sercach smutek. W niedzielę 2 października o godzinie 20 w wieku 91 lat zmarła pani Zofia Gzik. Zasłużony lekarz, założyciel i wieloletni prezes Radomszańskiego Działu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Przez wiele lat działała również w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum. Autorka książki o historii Starego Cmentarza i to dzięki niej od wielu, wielu lat organizowano w Radomsku kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków. To dzięki niej w Radomsku powstało lapidarium na Starym Cmentarzu. To dzięki niej jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i wspominamy, zaglądając do kart historii naszego miasta. Smutno. Właśnie, w historii każdego miasta, każdej małej ojczyzny są tacy ludzie, którzy wpływają na losy społeczności. Taką osobą była na pewno pani Zofia Gzik. Postać niezwykle barwna, charakterystyczna, ale też z wielką klasą. I każda rozmowa z nią zapadała w pamięć. Będzie jej bardzo brakowało w Radomsku. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pani Zofio, dziękujemy pani za wszystko, co pani dla nas, dla miasta zrobiła. I tak jak powiedziałem, w mocno bijących naszych sercach pozostanie pani na zawsze. Jeszcze raz dziękujemy. Program Kultura ma głos. Zapraszamy państwa do wysłuchania kolejnej odsłony naszego programu, w którym O Radomszczańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wiem więcej, bo właśnie zaczął się nowy rok akademicki. Naszym gościem jest pani doktor Anna Kapuściarek. Chwilę później oczywiście Marta Renik i zobaczymy, co tam słychać w kameralnym kinie Pasja. A do wysłuchania tego odcinka programu Kultura ma głos zapraszają Paweł Zagaj, Sebastian Pieszchalski, Jola Dąbrowska i Krzysztof Zygma. Witamy. Indeksy rozdane, studenci uśmiechnięci już w salach wykładowych. Mówię oczywiście o studentach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wiem więcej. Jest z nami pani prezes Anna Kapuściarek. Witamy serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. Studenci tak. Uśmiechnięci, bo to przecież była bardzo, bardzo długa przerwa. Tak, to prawda. Jesteśmy już po inauguracji nowego roku akademickiego 22-23 i już wszyscy z radością patrzymy w przyszłość. Mamy nadzieję, że żadna pandemia nas już nie ograniczy i będziemy w pełni mogli rozwijać swoją działalność. Chociaż musimy dodać, że pomimo pandemii byliście bardzo aktywnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Tak, to prawda. Zajęć nie zawiesiliśmy, jedynie je ograniczaliśmy do takich form, jakie były wówczas możliwe. Zbieraliśmy pewne datki, dary na rzecz naszego szpitala. Mieliśmy zajęcia w małych grupach, bądź też zajęcia online. Ale wreszcie możecie spotkać się twarzą w twarz, ale tak jak tak państwa obserwuję, to cały czas więcej studentek niż studentów. No niestety, to jest, mówię niestety, bo chętnie byśmy widzieli więcej panów w swoich szeregach. To jest taka prawidłowość może tego wieku, a może w ogóle, że kobiety chętniej się grupują, chętniej organizują, a panowie może też bardziej wolą w zaciszu domowym spędzać czas. W garażu. Może też. Przy samochodzie coś albo, tam. Albo na rybkach. Albo na rybkach, dobrze. A ilu studentów obecnie? Uniwersytet nasz liczy ponad 100 studentów. Ta liczba oscyluje zawsze wokół setki. Jedne osoby przychodzą, inne osoby odchodzą. No taka już jest kolej rzeczy. Uniwersytety Trzeciego Wieku to jest takie miejsce, gdzie osoby może nie w pewnym wieku mogą spędzać wolny czas i realizować swoje pasje. Osoby dojrzałe. Pani osoby Jolo. Dojrzałe, tak. Osoby dojrzałe, ale słów parę o rektorze, tak? Można tak ją nazywać rektorem? To zbyt dużo. Ja jestem skromnym prezesem. Wprawdzie z tytułem naukowym, ale skromnym właśnie prezesem. Właśnie chciałam do tego tytułu naukowego nawiązać, bo pani Aniu jest pani, była pani wykładowcą na Politechnice Wrocławskiej, czyli jakby kontynuuje pani swoje takie przywiązanie do uczelni wyższej.
I do tradycji, tak, i do tradycji uniwersyteckich, tak. Byłam wykładowcą czy wykładowczynią na Politechnice przez wiele dziesiątków lat. Byłam wykładowcą języka niemieckiego. I to była moja ukochana uczelnia, moi ukochani studenci, do których byłam ogromnie i jestem przywiązana. A teraz kontynuuję te tradycje uczelniane w Radomsku. Ale do Wrocławia pewnie pani zagląda? I tak, i nie. Jeszcze jest to bolesne. Bolesne dlatego, że to ja podjęłam, czy też wspólnie z mężem podjęliśmy decyzję, że Wrocław opuszczamy i przenosimy się tam, gdzie są nasze korzenie. Niemniej, ponieważ ten Wrocław to było nasze ukochane, cudowne miasto i tam robiliśmy kariery zawodowe i byliśmy bardzo zawodowo spełnieni, dlatego też opuściliśmy Wrocław z wielkim żalem. Ale w Radomsku też znalazła pani swoje miejsce i mam nadzieję, że coraz lepiej się państwo tutaj do nas, u nas adaptujecie. To prawda. Wrocław i Radomsko to są miejsca, które nie są kompatybilne. Ale ja odnalazłam się i w jednym mieście, i w drugim mieście i doskonale się czuję w Radomsku, ponieważ my przez te wszystkie lata, gdy mieszkaliśmy w Radomsku, gdy mieszkaliśmy we Wrocławiu, mieszkaliśmy 40 lat we Wrocławiu. Nigdy nie straciłam kontaktu emocjonalnego z Radomskiem. Mieliśmy tutaj bardzo bliską rodzinę, rodziców i zawsze przyjeżdżaliśmy. Z racji mojej pracy na uczelni mogłam również wakacje spędzać w Radomsku. Teraz emocjonalnie powróćmy do Radomska. Jesteśmy w Radomsku. Bogata oferta zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo na bogata. Rok akademicki 2022-2023. Bardzo bogata. Staramy się, postępujemy według zasady to, co jest dobre, co się podoba, co jest popularne, akceptowalne, to kontynuujemy. Natomiast staramy się zawsze urozmaicić naszą ofertę, wprowadzając nowe treści, nowe przedmioty, nowe zagadnienia. Mamy ponad 30 godzin zajęć. Zajęcia są codziennie, łącznie z niedzielą. A więc są to wykłady z dziedziny historii, nauki o społeczeństwie. Jest to trening umysłu, socjologia. Dalej mamy zajęcia językowe z dwóch języków, niemieckiego i angielskiego. Zajęcia komputerowe, zajęcia taneczne, zajęcia na sali gimnastycznej, w wodzie, łucznictwo. No jest tego naprawdę... Staramy się i kształtować intelekt i również nie zapominamy o naszym ciele, czyli o stronie fizycznej. No ja powiem szczerze, nie wyobrażam sobie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku bez Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo od rana śpiewacie, tańczycie, recytujecie, no placówka żyje i tak będzie w tym roku, bardzo się cieszę. My się też cieszymy, że możemy w pełni rozwinąć skrzydła właśnie w tym nurcie artystycznym, o którym pan dyrektor wspomniał. Śpiewamy, tańczymy i recytujemy. Mm-hmm. Pani rektor, pani prezes, proszę powiedzieć, a jeżeli ktoś jeszcze chciałby teraz z naszych słuchaczy dołączyć do państwa, to jest taka możliwość? Każdej... Czy to już jest lista zamknięta? Jak nie, to wygląda? Nie zamykamy listy. W każdej chwili można do nas dołączyć. Prosimy o zgłaszanie się do naszego biura w poniedziałek i w środę w godzinach od 10 do 12, ale nie tylko. Na stronie internetowej jest podany telefon. Dwa są podane telefony do koleżanki Teresy Moszkowicz i do mnie i można się umawiać również indywidualnie w innych dniach, jeżeli ktoś chciałby dołączyć, przeżyć przygodę z RUTW Wiem Więcej, to zapraszamy. I rozumiem, że to nie jest tak, że jest jakiś limit wieku, że tylko od taka cezura, że przyjmujecie, bo ja na przykład gdybym ja albo pan dyrektor chciał do was dołączyć, to rozumiem. W każdej chwili nie mamy limitu żadnego, ani nie ma ograniczeń w dół, ani w górę. Także mieliśmy osoby, które ukończyły 30 lat, ale mamy nadal osoby, które ukończyły 90 lat. Jest to wspaniałe, że te osoby również biorą udział w zajęciach i uczestniczą w naszych imprezach.
Czego życzyć w nowym roku akademickim? No, żeby żadna pandemia nas nie dopadła i żebyśmy dalej reprezentowali ten poziom, ten wysoki poziom, który mamy w tej chwili. Dziękuję bardzo, a naszym gościem była pani prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wiem Więcej, dr Anna Kapuściarek. Dziękuję bardzo. Studia weszła Marta Renik. Marto, doceń, cały program kontrolujemy się, nie przerywamy sobie, bo drodzy Państwo, Marta odpowiedzialna jest za te literki, które są na dole ekranu. Teraz ja mogę coś powiedzieć. Tak. Halo, literki, mówię ja. Jest z nami Marta Renik, kino Pasja. Kino duże, Pasja w remoncie, ale kino na górze, kameralne, działa. Działa, działa. I cóż ty masz na karteczkach? Widzę Sokoła i widzę Nieme Kino. Działamy. Już zapraszamy bardzo serdecznie na najbliższy nadchodzący weekend. Zaczynamy w piątek o godzinie 17:00 filmem Sokół z masłem orzechowym. Jest to czarująca komedia, która podbiła serca amerykańskich widzów i krytyków, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na festiwalach na całym świecie. Jest to historia o odnajdywaniu bratniej duszy oraz chęci do życia w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu, dzięki której możemy, i to możemy Państwu zagwarantować, przeżyjemy wspaniałą, niezapomnianą przygodę. A że za oknami aura jesienna, polecamy z czystym sumieniem ten idealny film właśnie na poprawę samopoczucia. Przypominamy, że w niedzielę o godzinie 10:30 niedzielny poranek filmowy i tu spotykamy się z Muminkami. Po seansie odbędą się rodzinne warsztaty filmowe i tak Jolu, będzie kino nieme. Tak, i ja widzę w twoje klimaty. Nosferatu, symfonia grozy, bo Marta, drodzy Państwo, jest wielbicielką grozy. Grozy, horrory i wszelkiego typu no różne dobrze, szanowne panie. No znowu wchodzimy w literki, ale na tą chwilę grozy będziemy musieli troszeczkę poczekać, tak? Na chwilę grozy musimy poczekać. To spotkanie odbędzie się 30 października o godzinie 18:00. Jest to projekt Łódzkiego Domu Kultury. Nieme Kino w drodze, już trzecia edycja. Dodam, że my uczestniczymy w tym projekcie od samego początku. Ideą tego projektu jest ukazanie klasyków kina niemego, wzbogaconych o współczesne muzyczne ilustracje. I u nas na naszym ekranie Nosferatu, Symfonia Grozy, jest stulecie tego filmu. Widziałam, film oglądałam. Jest, tak, polecamy, film jest mocny. Film jest 1922, a akompaniuje zespół Czerwie Band. Wstęp na to spotkanie jest bezpłatny i bezpłatne wejściówki znajdują się w naszej kasie. Oczywiście musimy dodać, że liczba miejsc ograniczona. Bardzo ograniczona. Także gorąco i serdecznie zapraszamy Państwa. To bardzo ciekawe spotkania, że właśnie stare kino, stare filmy, a tutaj gra zespół. Ciekawe spotkanie. Zapraszamy Państwa. Spotkanie pokaże, jak ważną rolę odgrywa muzyka w filmie. Muzyka. Dźwięk. Muzyka. Pewnie, Marto, zaprosisz nas za chwileczkę na zwiastun Sokoła, ale zanim, panie dyrektorze, musimy wspomnieć jeszcze o wystawie, która w piątek. Tak, tak. Zanim Sokół i co tam było? Masło orzechowe. To zapraszamy serdecznie Państwa do Galerii Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Po przerwie wznawiamy działalność, a na dobry początek w piątek otwarcie wystawy o godzinie 18:00. Otwarcie wystawy Henryka Augustyniaka. Wspaniałe fotografie, grafiki. No naprawdę jest co oglądać. Zapraszamy. A zwiastun, ten Sokół, masło orzechowe, tak? Za chwilę. Sokół z masłem orzechowym, wyruszamy w podróż. Wyruszamy w podróż również za tydzień premierowo o godzinie 18:00 w programie Kultura ma głos. There's sheep in this world and there are wolves in this world. And I know that you two boys are just two weary travelers who lost your way. So we gonna clean you up right with a baptism. I'm more of a baptism by fire type. Okay.
come to my wrestling school and become a badass. That's what he wants to do with the rest of his life. Yes, it is. You let a half-naked boy with Down syndrome who has no idea how to get along in this world just slip out from under your nose. You two are close. We are. Well, then you'll figure out where he's at and you'll bring him back. Are you following me? Maybe we could be friends and buddies, bro dogs, and chill. Have a good time. You sitting at wrestling school as a lady? Yes. One long road leads all the way down. I'll drop you there then. I'm looking for a missing person. Have you seen him? Little man and a lamb. Met your girlfriend back there, Eleanor. Two bandits on the run. Oh, yeah! Oh, yeah. Rule number one, don't slow me down. Rule number two, I'm in charge. Hey, what's rule number one? Party. No, not party. Get it! Get it! Zach, you have a young boy with Down syndrome in the middle of nowhere. All right, well, while you've been doing paperwork, we've been doing something called living. Oh, man! Tell her I'm gonna give you all of my wishes for my birthday. I made a promise to him, give him that wrestling school in Aiden. No, we're not gonna hop on your little raft and cruise around down the river. Hey, Eleanor, I don't wanna go home. Oh. So how far is it? About that far on the map. Are your fingers to scale? Yep. I think it's time for us to go back now. We could be a family. Friends are the family you choose. Wrestlers got alter egos. You need a name. Peanut Butter Falcon!